Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, którą opowiadamy. Jak przeklinali nasi przodkowie? Przekleństwa, obelgi, bluźnierstwa, wulgaryzmy nie są domeną wyłącznie współczesnego języka. W epoce staropolskiej przeklinano na potęgę, a najbardziej znane polskie słowo na K było używane nie rzadziej niż na współczesnej, przeciętnej polskiej ulicy. Co ciekawe, za nazwanie dziewczęcia kobietą można było oberwać. Agresywne zachowania językowe nie są wyłącznie domeną współczesności. Od początku rozwoju cywilizacji wszelkie formy obrażania czy przeklinania istniały w języku ludzkim, przyjmując mniej lub bardziej oficjalny charakter. Istnienie przekleństw historycy języka wiążą z wiarą ludzi w moc słowa, zwłaszcza rozpatrywaną w kontekście magicznym. W starożytnej Mezopotamii wierzono, że złorzeczenie nie jest jedynie formą agresji werbalnej, ale jednym z działań mających osłabić wroga. Sądzono, iż każde przekleństwo realnie oddziałuje na człowieka i pozbawia go nie tylko dobrego samopoczucia, ale także sił witalnych. Użycie wulgaryzmu miało więc nie tylko wymiar czystej ekspresji, ale pojmowane było jak każde możliwe działanie człowieka krzywdzące innego. Uderzenie pięścią lub mieczem powalało przeciwnika, ale taką samą moc mogło mieć słowo wypowiedziane gniewnymi ustami. Dosadne słownictwo było zatem zaklęciem, magiczną formułą, której ze względu na rzekomą siłę starano się unikać. Stąd zapewne bierze się patrzenie na wulgaryzm jako na nieprzyzwoity i niezgodny z normami etycznymi element naszego słownictwa. Dodatkowo użycie przekleństwa wiązało się zazwyczaj ze złamaniem pewnego tabu, powołaniem się na istotę pozaziemską lub podważeniem obowiązującego ładu społecznego. Bano się więc, że przeklinanie ściągnąć może nieszczęścia i kary boskie. Z tego właśnie powodu w starożytnym Izraelu zakazywano używać boskiego imienia, uważając, że właściwy wymiar może ono uzyskać tylko w sytuacjach sakralnych. Przekleństwo czy wulgaryzm jest więc nie tylko złamaniem zasad językowych. Można wręcz powiedzieć, że uważanie go za błąd językowy wynika z okoliczności kulturowych, a nie z samego faktu, że takim błędem faktycznie jest. To, że we współczesnym świecie słowa, bluźnierstwo, kalumnia, złorzeczenie uważamy często za synonimy, pomimo że w historii oznaczały bardzo konkretne rzeczy. Wynika m.in. z tego, że wszystkie pochodzą od wiary w siłę wypowiadanych dźwięków, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Nie oznacza to oczywiście, że w dawnych czasach nie bluźniono. Owszem, nasi przodkowie ciężkiego języka używali nie mniej chętnie niż my. Działo się tak dlatego, że każdy wulgaryzm jest chyba najlepszym sposobem wyrażania negatywnych emocji i pozwala doskonale wyładować tkwiącą w nas agresję. Dodatkowo w dziedzinie złorzeczeń człowiek był niezwykle twórczy, żeby nie rzec finezyjny. Gama nieprzyzwoitych słów, jakich używano, żeby kogoś obrazić albo wyrazić swoje niezadowolenie, była nieskończona i mówiąc szczerze, znacznie bardziej rozwinięta niż dzisiaj. Oczywiście, przyjmowały one bardzo podobne schematy jak te współczesne. Po pierwsze, przeklinano więc używając imion boskich i świętych. Spoglądano więc w niebiosa krzycząc Przebóg, Dalibóg lub co bardziej wykształceni Sancte Deus. O ile taki sposób przywoływania Boga można było uznać za w miarę akceptowalny, to nasi przodkowie lubowali się w tworzeniu konstrukcji, w których sakrum łączono z profanum. Żartowano więc z kropideł, nazywając je trzmielowym kijem, bądź też wołano na intymne części ciała różnych świętych. Równie chętnie wysyłano kogoś do diabła, życzono rychłej śmierci czy pochłonięcia przez piekielne ognie. Krzyczano Bogdaj cię zabito, Bogdaj mu zaległ na usta wrzut, Bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie. Czasem w akcie desperacji odnoszono te słowa do samych siebie, przeklinając dzień, którym przyszło się na świat. Z religii korzystano też, chcąc pokazać swoją wyższość nad innymi. W staropolskim kręgu kulturowym obraźliwe mogło być wyzwanie od Mahomeda, psa bisurmańskiego, pochańca sprośnego czy heretyka.
Ceremonie katolickie protestanci wszelkiej maści uwielbiali nazywać gusłami lub kuglarstwem. Czym katolicy rewanżowali się, nazywając protestantów kacerzami? Aby wzmocnić swoją niechęć do jakiejś osoby albo jej zachowania, najczęściej używano słów związanych z fizjologią człowieka. Można było więc na kogoś rzygać lub lwać, bądź też oblewać gnojem, a w najgorszym przypadku kazać komuś żreć gnój albo świrze g***a brać w zęby. Chętnie także pozbawiano godności ludzkiej, przyrównując do zwierząt. I tak chrapano jak świnia lub było się zwyczajnym psem. Nazywanie kogoś imieniem przyjaciela człowieka uważano za zniewagę okrutną, choć z dzisiejszego punktu widzenia dużo gorszy wydawał się nakaz: niechaj pije psia g***a. W modzie było też używanie takich pojęć jak niemota dzika, padalec czy borsuk. Gdy już zbesztano innego, porównując do zwierząt, uprzednio wylewając na niego pomyje, to sięgano oczywiście do kontekstów i podtekstów seksualnych. Z pewnością najwcześniej w polskim języku pojawiła się k***a. Powszechnie twierdzi się, że słowo to mogło pochodzić od romańskiego pojęcia oznaczającego zakręt i oznaczać kobietę, która znalazła się na życiowym zakręcie, czyli prostytutkę. Słowo może jednakże etymologicznie pochodzić od greckiego słowa kurios, czyli silny pan. W językach słowiańskich miało się ono przekształcić w pojęcie oznaczające po prostu dojrzałą kobietę, a następnie kobietę lekkich obyczajów. Wobec prostytutek używano także takich słów jak wylegnica, murwa, kortyzanka, małpa, nęta, przechodka, klępa, larwa, s***a. Takimi słowami określano jednak nie tylko kobiety wykonujące najstarszy zawód świata, ale także tego nie robiące. Różne rodzaje słowa k***a przeszły do języka po prostu jako obelżywe wyzwisko stosowane wobec płci pięknej, zaraz obok szwajcarskiej krowy, ożarlichy czy przewalonej kaczycy. Pozostając przy kobietach, niezwykle obraźliwym słowem określającym tę płeć było słowo kobieta, gdyż oznaczało tyle co kobyła. Dopiero w XIX wieku weszło ono do słowników jako określenie płci. Co ciekawe, odwrotny proces dotyczył słowa dziwka, który jeszcze w XVI wieku oznaczał po prostu młodą dziewczynę lub córkę. O ile niewiasty nazywano czasem kurwami, o tyle dużo pospolitsze było wyzywanie mężczyzn od kurw macierzy synów lub po prostu skurwysynów. Uważano to za tak poważne przekleństwo, że publiczne używanie karane było grzywną. Podobnie traktowano wszelkie sugestie dotyczące pochodzenia z nieprawego łoża. Ogromne kary, sięgające nawet 40 grzywien, mogły spotkać tego, kto wyzwałby kogoś od wylegańca, pokrzywnika, bękarta, bajstruka czy błędnego dziecia. Mężczyźni nazywali byli najczęściej szelmami, huncfotami, kurewnikami, psiarzami, świniarzami, szelbierzami, tłukami lub machlerzami. Dla szlachcica na równi ze skurwysynem stało się zaś słowo ham, oznaczające chłopa. Wiązało się bowiem nie tylko z chęcią obrażenia, co wręcz zakwestionowaniem szlachectwa. Oczywiście używano także słów określających intymne części ludzkiego ciała. U kobiet mówiono więc o s***e, a s***a była wulgarnym określeniem zupełnej porażki, a u mężczyzn o k***e, w***e, k***e czy p***e. Pierwotnie słowo sr oznaczało tyle co wstyd. Dość późno wulgarnym słowem stała się dupa, wcześniej oznaczająca po prostu dziurę. Co ciekawe, w XVI wieku słowo rupać nie oznaczało wcale czynności seksualnej, lecz zwyczajnie poruszanie się. Dlatego na przykład może zlać nas rumieniec, gdy w Biblii Jakuba Wójka przeczytamy, że zwierzęta ruchały się w raju. Obrażano się także na słowa nawiązujące do pewnych narodowości. Przekleństwem nie było jednak wyłącznie nazywanie kogoś Niemcem, choć faktycznie na takie stwierdzenie się obrażano, ale także Mazurem, a nawet w niektórych częściach kraju Polakiem. Oczywiście Polacy, dla których słowo Polak nie było obraźliwe, wyzywali innych od śląskich mieszkańców, mieszkańców czeskich i cygańskich lub wygnańców. Katalog wulgarnych słów używanych przez naszych przodków
był więc niezwykle długi i finezyjny. Choć powszechnie uważano te słowa za obelżywe, najwięcej możemy ich znaleźć w księgach sądowych. Ludzie nagminnie używali ich bowiem w sytuacjach zupełnie oficjalnych, nie krępując się faktem, że już wtedy uznawano je za niestosowne. Oczywiście, po porządnym obrzuceniu się wyzwiskami, ze sprawą natychmiast biegnięto przed oblicze Temidy, gdzie również nie szczędzono sobie kąśliwych uwag. W czasie spraw sądowych można było więc się nasłuchać o m***ach i skurwysynach i pokręcić głową nad upadkiem moralnym świata tonącego w wulgarności. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Cię spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.